Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda, się I kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przetestujemy sobie tą oto mapkę na solo. Nazywa się Pasito Perron. Jest dosyć ciekawa, więc zaraz sobie zobaczymy, jak się na niej gra. Jeszcze nie grałem, jak widzicie, wszędzie są jakieś wyrzutnie. I zobaczymy po prostu, zobaczymy co tutaj można zdziałać, bo może być naprawdę dosyć ciekawe, jeszcze nie wiem w sumie jaką postacią mógłbym tutaj zagrać. Jeżeli moi drodzy chcecie kolejne odcinki, gdzie testuję te mapy, które wygrywają głosowania od widzów, no to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, a 3000 łapek w górę i nagrywam kolejny taki odcinek. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika. A jak planujecie jakieś zakupy w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda moi drodzy, szczególnie jak kupujecie coś za pieniądze, bo wtedy mnie właśnie wspieracie. Czyli jak kupujecie gemę albo jakąś ofertę, jak się wam wyświetli, no to wtedy właśnie e, przy tych zakupach mnie wspieracie. Więc bardzo dziękuję wszystkim, co wpisują Kodzik Panda. E, I co moi drodzy, myślę, że lecimy. Zaczniemy sobie tutaj tą mapkę testować. E, zagrałbym najpierw może mm, czymś kurczę takim na blisko mi się wydaje. Więc spróbujmy najpierw szeli. Spróbujmy szeli, zagramy sobie tutaj tą szeleczką. Zobaczymy jak mi tą szelką pójdzie. Więc lecimy od razu z gierką. Okej, okay, no tu nic nie ma, tu dosłownie nic nie ma. Okej, okay, są dwa by na start, ja je może zbiorę, a potem będę po prostu yy, czekał aż strefa dojdzie, albo w sumie nawet nie mam na co czekać, bo ona zaraz tu dojdzie. Czekajcie, czy ja mogę baitować te trapy po kolei i mogę sobie tak chodzić dookoła? Mogę, okej, okay, jestem na tyle szybki, że mogę, więc sobie po prostu zrobimy tutaj rundkę dookoła, zobaczymy kto tutaj jest, ewentualnie nas zaraz wywali w środek. Czy temu ten... czemu grają same dynamajki? Przed same dynamajki, ginęły, co jest grane? My sobie lecimy dookoła, nie ma na co czekać, cyk. Ej, powiem wam jak na razie to kozak mapka. Top 4, ja jeszcze nic nie zrobiłem. Tutaj jakiś power cube, więc się zatrzymamy po niego. Pięknie, zebraliśmy go, lecimy dalej. Top 2, dawać środek, nie wiem kto tutaj jest w tym środku. No jesteśmy na środku. Top 2. Nie wiem kto tu został. Okej, okay, jest ból. O kurczę, on ma 8. tak jak on ma 8, to GG będzie. Ale czekajcie, bo ewentualnie jak się go dobije. Nie no, nie mam opcji. Nie mam opcji na wygraną. Naprawdę nie mam opcji na wygraną. No ale cóż, takie życie. Ej, porobiłem go, co za chłop, serio. 75 lat ja tak biegałem dookoła, zbierałem parę by co tutaj pozostawały i poleciałem na środek i wygrałem meczik, więc myślę, że to jest naprawdę dobra taktyka. Zaraz sobie przetestujemy jeszcze oczywiście inną postać. Oj oj, wyskoczyłem. Wyskoczyłem będzie problem teraz, już nie wrócę tam niestety. Więc może być przypał, ale będę sobie tutaj biegał. Nie ma się co przyspieszyć oczywiście, cyk, biegamy sobie w tą stronę, biegamy teraz w drugą stronę, pięknie. Ja nie mam co lecieć w środek jak na razie, top 4 jestem, więc jest dobrze. No tutaj pucharków tak czy jak nie zdobywamy, spróbowałbym sobie tutaj bel. Spróbuję zaraz bel, bo myślę, że bel tu też może być dosyć ciekawa. Dobra, bula obiłem, nieźle. źle, o nie wyskoczyłem, serio? Nie porobiłem go naprawdę, ojoj. No cóż, niestety trzecie miejsca. Przed chwilą wygrałem. Szkoda, że właśnie ten ekran był tak ustawiony. Dobra, spróbujemy sobie Bel Bel. Myślę, że też może być tutaj jak najbardziej ciekawa, więc lecimy z igieraczką Bell. i na końcu jeszcze bym przetestował tutaj No nie wiem, zobaczmy, jeszcze się zastanowię. Na razie lecimy z Bel. Zbierzmy sobie tego Cuba i będę jak najdłużej chodził tutaj dookoła, bo myślę, że to jest dobra opcja. Jeszcze mogę tutaj poza... Jeszcze mogę tutaj damage zadać. O, super, że akurat on mi uciekł. Ale cóż, lecimy dalej. Może tu jakieś parkiuby będą, jak ktoś nie zebrał, albo nie wiem, od razu wyskoczył, czy coś, zaraz się okaże. Bo wcześniej miałem tutaj parkiuba. Okej, okay, jest Karl, jest Karlito, widzowie. Dobra, Gonimy Karlito, tylko on nam walnął mocno, więc przypał troszkę, że on nam tak mocno walnął. Oha, super, poleciałem środek. No to GG, powiem Wam, że jest Beka teraz. Jest Beka Fest. Nie, ginę, ginę. No super, zostawcie mnie. Dobra, prawie ją walnąłem. Widzieliście to? czyli 31 HP, dobra, trzeba się leczyć. Ej, to jest XD mapa. To jest XD mapa. Nie, skoczyłem środek. XD w czwórkę skoczyliśmy środek, nie mam pytań. Co tutaj się stało? Edgary, ej, w sumie Edgarem też bym sobie pyknął Kurczę, no gdybym niechcący nie wyskoczył ten środek, to może inaczej by się to skończyło. Spróbujmy teraz. Mm, co ja bym spróbował? Może bym spróbował, kurczę, jakimś kruczkiem kruczkiem spróbujemy, a potem jeszcze weźmiemy jakąś postać, co może się teleportować albo skakać, żeby mogła jak, jakkolwiek tutaj sobie uciec. Zobaczymy, czy na przykład z można ze środka uciec na zewnątrz. To jeśli się uda, no to może być naprawdę bardzo ciekawe. Więc dobra, zbieramy sobie tutaj parę Cuba lecimy dookoła. Oczywiście no kruk jest bardzo szybki, więc... Znaczy bardzo szybki może nie jest, ale jest na tyle szybki, żeby tutaj sobie pouciekać. oj, szelka zostaw mnie. No super, że mnie akurat dobiła, naprawdę widzowie. No cóż, przypał. No to nic. Lecimy teraz z jeszcze inną postacią. Zagramy sobie, może, tym Serżem. Jestem ciekaw, Serża. Oczywiście tutaj pucharków nie tracimy, więc. Jakoś mi za bardzo nie zależy na tej wygranej, ale chciałbym sobie różne postacie tutaj przetestować, bo jeszcze takiej mapki nie widziałem. Nie wiem, czy ona już była czy nie, bo ja generalnie za bardzo tych mapek nie sprawdzam. Możesz napisać w komentarzach, czy była, ale generalnie no nie, nie widziałem jeszcze takiej mapki. Jest ona naprawdę dosyć ciekawa, więc sobie na niej zagraliśmy i zobaczymy czy tym Sergem coś się uda tutaj ciekawego zrobić. Jeśli tak, no to naprawdę spoko. No, a jeśli nie, no to szkoda, ale myślę, że jest szansa. Bardzo wolny jest Serg. E, troszkę szybszy od Aid ale mimo wszystko, no zobaczcie, Ledwo co uciekam od tych pułapek, co wy wyskakują. No i kurczę, może być ciężko, bo mogę niechcący tutaj wylecieć, mimo tego, że e, idę cały czas prosto. Ale coś, na zakręcie, dobra, na zakręcie się udało, git. Lecimy tutaj niżej, ok. Dawać środek może teraz. Na ni, na ni, na ni, porobię, dawać na ni, chodź tu na ni. Dobra, nie porobię na ni. No i zginąłem jeszcze serio, kurczę, na też tu jest dobrą postacią. A i w sumie, jakby tak pomyśleć, no to tu jest kilka takich dobrych postaci. Dobrze, to może na koniec bym sobie wziął jeszcze na przykład Edgara. Spróbujmy tym Edgarem, bo jakieś osoby tam grają Edgarem, więc zobaczymy, jak mi pójdzie tym Edgarem. Lecimy. No i tak jak mówię, właśnie dużo różnych postaci tu jest dobrych, szczerze mówiąc. Gdyby ta mapka była o Pucharki, to może bym coś pograł, bo no nie jest taka zła i praktycznie. Wszystkim możecie tutaj ograć. Jak sobie zrespicie się, będziecie chodzić dokoła, no to praktycznie każda postać ma tutaj szansę. Edgar tu jest szybki, więc to mi trochę ułatwia sprawę. Czy ja mogę na niego skoczyć? Mogę, pięknie, czy ja go porobię? Wyskoczyłem razem z nim, robię go. Dobra, pięknie. Por nie! Dobra, myślałem, że już mnie wyrzuci tam. Na szczęście mi nie wyrzuciło. Jest Jackie tutaj, okej. Okay. Zaraz będę ją ucika, więc nie używam jeszcze gadżetu. Pięknie, top 9. Więc tylko tego Enrico właśnie zginął, jak na razie. Karl wyskoczył do środka. Yy, yy, jakiś kolcik, kolcik, chodź tu, chodź tu kolcik. No nie no, serio, zmarnowałem... Yy, zmarnowałem ulta na tego kolta, który wyskoczył. Ja nie mogę, lipa. No cóż, na środku jakaś Jackie, tutaj z El Primo. Ja mogę teraz w środek w sumie skoczyć. Mogę teraz w środek wskoczyć, jak najbardziej. Ty jesteś robiony, mordeczko. Ty też jesteś robiony. Dobra, kozak. Nie, uciekam, uciekam, uciekam. Nie, dobra, uciekłem, ale widzieliście to? Pokczamp, 6 par kubów, 500 HPL, dwo co się udało, i na środku jest chyba Rosa. Jeśli się nie mylę, ona ma ulta? Nie, jest L primo, okej. Okay. Jest El Primo, ja będę mógł uciec, więc w sumie możemy sobie skoczyć, bo zaraz będę miał ulta i mogę uciec. Nie, no nie zdążyłem uciec naprawdę. Kurczę pieczone dobry był ten El Primo. Niestety się nie udało. No ale cóż, misja zrobiona. Wy zresztą pisaliście, że w komentarzach również gracie te mapy, tylko po to, aby robić sobie misję. To też nie jest taki zły plan. Ja generalnie na misjach się za bardzo nie skupiam, ponieważ no ja mam ten 30 poziom, a zresztą i tak ten 70 prędzej czy później wbiję, więc ja tych misji za bardzo nie robię przy okazji jak. Gram, no to może się one robią, ale nie za bardzo się na nich skupiam. Ja już wam moi drodzy dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subika na tym kanale, kto jeszcze tego nie robi, ponieważ lecimy po 250 tysięcy. Myślę, że to jest taki cel, który jesteśmy w stanie zrobić tak do wakacji, po wakacjach myślę bardziej, a nie do wakacji. Więc zostaw suba jak jeszcze tego nie robisz. Oczywiście zapraszam również na mojego Instagrama. Tam więcej informacji na temat, kiedy odcinki, kiedy jakieś live. tak samo na drugi kanał. Ja już wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.